Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Ja umiem więcej liczyć niż pan, do większej ilości. To ja tu ćwiczę, a pan mnie przeszkadza. Ja panu przeszkadzam, panie, ja biegam. Sport to zdrowie dla pana choroba. No proszę właśnie, się ogarnąć. Pan tydzień jakiś, nie wiem, dziwny był przez ten tydzień. W ogóle przed chwilą miałem déjà vu lekkie. Jakie? No, że myślałem, że się już budziliśmy dzisiaj. Ale chyba mi się tylko... To panu coś się przewidziało, naprawdę. No, możliwe. O, drzewo, panie, patrz pan, dobra. Panie Romanie, Roman w pokusie. Odtrzep się pan, no. Nie będę nic trzepać, weź się pan w ogóle. Odtrzep sam się pan. Odtrzep. Odtrzep się. Pana, tak. Pan! W ogóle pan w śpiączce leżał, słyszałem. No, w ogóle razem, bo pana niby chyba mucha jakaś ugryzła, taka ta... No, końska! I pan zapadł w śpiączkę i przez tą śpiączkę mnie pan ugryzł. Tak, koński motyl mnie ugryzł, jakiś taki dziwny. Koński motyl? Tak, ugryzł. Dobrze. Mnie w tyłek. Panie, tutaj musimy... O, patrzę pan, dziura się zrobiła. No, to pan, co pan robi? Meteoryty jakieś spadały. Możliwe. Ale zniszczę te płotki, no. Prosiłem pana o to. Ale nie, kiedy? No, chyba przez sen. Panie, o, patrzy pan. Możemy zrobić kominek. W ogóle musimy zrobić kominek. To rób pan kominek, ale nie ma czym przepalić. Pan jest czym przepalić jakiś... możemy? Pan trochę, pan paznokcie obetnie, to będzie czym przepalić. Mogę panem popalić. Jak... Pan ma. No panie, trochę już czasu tu jesteśmy, ale nie dłuższe niż pan. No pan obgryza te paznokcie, w ogóle nie rozumiem pana. No chyba tak pan. Można. Pana ja tu buduję, a pan. A pan mi obgryza i co? Tak, obgryzam pana. No tak, no taka sytuacja nastąpiła, przykro mi. Panie, ja tu na... Co panu jest? No pan zabrał mi to, ja to tu ma tak być. No nie, tak to ma nie być. Ja muszę wchodzić jak jakoś. Już chce pan solidnie, to pan niech postawi. A nie jakieś... Co pan w ogóle ale robi, to... no? No, nie wiem, tworzę coś. Pana w ogóle... Czemu te drzewa nie rosną? Weź pan posikaj na nie trochę. O panie, pan te płotki miał usunąć. Ile mogę panie pomysłać? Romanie, co tu się stało? Co tu się? Pana te płotki, albo nie zostaną na razie. Już będą. Panie, nie mam dobrego narzędzia do rąbania drewna. No ja mam, ale panu nie dam, bo pan wszystko niszczy i pan. Ja nie niszczę! Dba, chyba nie ciekawe w którym wcieleniu. O naturę sika pan na drzewa, jakieś końskie muchy pana gryzą. Panie, odtrzep się pan. Rozumiem odtrzep w ogóle się pana. Pan. Ja nie lubię pana już. Ja pana nigdy nie lubiałem. No ja no wiem, i co mam teraz robić? Pana kłamie nawet... cały czas, tyle kłamstw jeszcze ukrywam przed panem, jeszcze pan nie wie na to. No to powie pan jakie, to no długi to... język w ogóle mam, już mu nic nie mówię. Panie, więc. Pan w ogóle ten język trochę bo faktycznie za długi, bo pali niestety w nocy jakieś dziwne rzeczy mi się dzieją. Jakie pana? O czym pan mówi do mnie? No panie, pan dobrze powinien wiedzieć. Daj pan drewno. Nie mam, ja zużyłem na drabinki. No i co? No, to na nie, nie ma no nie. No drabinki są ważniejsze. Ważniejsze, sią. Ale ja muszę panie, w ogóle drzewo, nie, no. Nie rób pan tutaj pan drabinek. Robi, w ogóle mnie ciekawi, tak? Piwnice na przykład. W ogóle jak pan kopnie w lewo, w prawo, to pan się dokopy naszej dziury. No i dobrze, prawo, bo ja robię panie, taką drugą. W prawo. Ja... Panie, prawo, nie. Panie, wygląda pan jak jakiś Jezus, jak nade mną stoi. Czuwam nad panem. No, czuwa pan. Czuwaj. Masz pan widzenia trochę. Chyba się panu. Jabłko niezgody. Ma pan tam światło? Chcesz mnie otruć? Chyba nie ma pan światła. No panie, ogar się pan. O, dziękuję za światło. Szczerze nie zapłaciłem. Za prąd. Panie, proszę się... Co pan chce? To pan w ogóle jaki prąd, o czym pan mówi? Panie, odwal się pan ode mnie. O, jest drzewo, jest. Widzisz, to moje drzewo. Drzewo. Pan sikał na te. Moje drzewo, panie, zostaw mi pan te drzewo. Nie ma drzewo, ja potrzebuję drzewo. Drzewo ja? Dobra, drewno niech potrzebuję. Pan będzie. Tu będzie raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. A tutaj sobie zrobimy więcej. Pan robi, że pana... Panie, pan, ogarnij się ja pan. Z panem żelazo! Po co panu żelazo? Pan panie, nie umie tak się obsługiwać. Panie, pan tym. Nie wie po co mi żelazo! Tak?
A czym będę wynosił pańskie odchody? W wiaderku. No właśnie, a skąd wiaderko z żelaza? Gada pan z A skąd żelazo z ziemi? A skąd ziemia... Co... Dobra, nie powiem. Pan za dużo gada, wie pan? Ma się pewnie w ogóle przejść do lekarza jakiegoś. Panie, chcieli mnie zasypać. To był napad. Daj mi jeszcze pan drzewno. To był napad. Panie, to był napad. To był napad na moją osobę. No i bardzo dobrze, niech pan nas gwałcą w końcu. Co proszę, panie, tak pan do mnie mówi. No bo pan mi kłamie cały czas. Ja panu kłamie, tak to pan powiedział przed chwilą, że ma tyle kłamstw, że naprawdę nikt tyle nie żyje. Pan jeszcze nie wie. Pan mnie okłamał od początku, pierwsze słowa pan... A kiedy pana... To pan jakieś pięć pierwsze... historii wymyślił z tym. Ale... Nie pan żadne, a żadne, ale ma pan karę do konta, do konta! Ja nie rozumiem, bo... Ma pan karę za te kłamstwa? Proszę się ogarnąć. Ma pan karę za te kłamstwa? Proszę się, ale proszę się ogarnąć. Do konta, do konta. Do konta. I odwróć się pan. Pana, ledwo z panem poznałem, pan już mnie o Titaniku jakimś okłamał. W ogóle nie. Ja o Titaniku? Jaki Titanik? To po prostu moje... Taka sama historia się wydarzyła po prostu z moim statkiem. Taka powtórka historii była, tak? Déjà vu miał statek. To pan déjà vu jakieś ma ostatnio za dużo. No to panie, to nie moja wina przecież. O, jest i drewno drugie. Drzewo, panie, drzewo, poprawna wymowa drewno. To drzewo. Drzewno. Nie mam nawet czego to pan mnie polskiego nauczyć, bo ja nie mówiłem panu, ja nie pochodzę z Polski. No, pana, panie, ja też nie pochodzę z Polski. Ja mam chińskie panu korzenie. Powiedział? Ja mam jamajskie. Pan z Titanicu. Jamajka. Co? To pan teraz... To teraz wiem, czemu pan takie śmierdzące ręce ma. Co proszę? To pan się rękoma podciera. Puh. Nie, nie. Ja biorę pańską rękę i żeby ja podcieram. Mam czyste rączki, przepraszam no, bardzo. No, bo pan myje szybko, żeby ten, żeby pan się nie zorientował. Ale mi śmierdzi w nocy cały czas, coś mi te ręce... No to właśnie, no bo ja dopiero pana, przed... jak, zanim pan się obudzi. Pana potrzebuje panie. Jeszcze troszkę, bo brakuje ale, nam drewna. Ale co pan... Panie, już wiem czym to było, że panie, co pan tu robi? W ogóle tu płotków parę... O, tu brakuje płotka. To ładnie na panie, tu ciemno jest. Ogarnij pan ciemnotę. No to nie, właśnie to nie ja. Tutaj wezmę jedno to. Weź pan... Co pan tworzy? Co pan już no. kradnie? Ja nic nie ukradłem. Co pan już kradnie? No, o, jest no drzewno. Nic nie ukradłem. O, drugie drzewno na moich oczach wyrosło. Ło, panie, to pańskie. Zwykle drzewa rosną 100 lat albo i więcej, a pana, to dla pana drzewo szybciej rośnie. Pana, to jest magiczna wyspa. Mówiłem, że tu mój wujek, mówiłem panu. Ale przecież powiedział pan, że to specjalnie pan przyjechał tutaj, żeby mnie te śledzić, a jak pana wujek nie w ogóle. Bo była, opowiadałem panu historię, że mój wujek lub dziadek, już nie wiem, którą panu historię opowiadałem, bo mam Roman parę... i tysiąc historii jednej nocy. No, na każdą okazję. Nowa książka powinna wyjść. Tak jest, na każdą Fule! Dokładnie. Nie rozmawiam z panem. Ale w ogóle panie, odczep się panu ode mnie. Się język już przez pana. Panie, trzeba było tyle nie pić. Mogliśmy no nie balować jest... do drugiej wczoraj. Słucham. Ja nic nie wiem na ten temat. Pan jakieś ma z widzy. Słucham. Że się budzi pan w ogóle. Czemu mnie pan... Oczywiście. A, bo nie mówię. Najlepiej tak robić. O, nie mówię panu, oczywiście. Co pan w nocy robi, bo jeszcze pan... Do wody wskoczy się utopi i będzie afera. Panie, zaraz pana mogę utopić, jak pan chce. No nie, to nie. W ogóle ten domek nasz to jakiś jest taki śmieszny, jak wygląda. Śmieszny, jak dobry jest. Kaplica. Czy nie kaplica, tylko. Kaplica, ty powiedziałeś? Roman, tak jest. Kaplica się mówi, nie kaplica. Powiedziałem kaplica. No tak, ty musisz polskiego. Ty polski język się uczyć musisz. Musisz mnie pan po polsku. Ty nauczyć. Musisz się polski język uczyć. Ty polski musisz. Język. Ty musisz! Jak nie nauczysz się dobrze. Języka polskiego! Domek skończony! Aaa, bateriały! Ja już zrobiłem wszystko, a pan co robi? Panie, ja tu piwnicę wyrabiam. Panowi, dla pana klocka tu puszczę na dół. Jakiego klocka? Patrz, o, połknął pan właśnie. Zobaczę, no, jak pan ten domek zrobił. Normalnie, no! Co to jest?! Nie ma inaczej, to mówię, że to wygląda jak jakaś... Ale się pytam, co to jest, tak naprawdę? Co to nie jest? Nie wiem, to pana płotki te są, to pańskie arcydzieło. Panie, odczep się pan ode mnie. W ogóle tu mnie. Drewno wyrosło. Odczep się to chyba cały czas pan. Było, tylko nie zauważyliśmy ślepoty. No właśnie, to pana chyba nie zauważył.
Co pan mi tu chce zebrać? W ogóle, panie, musimy... co to za jakieś krzaki tu rosną tu około? No, to trzeba ciąć, zrobimy książki i napiszemy tą pana książkę. Roman i tysiąc historii jednej nocy. A nie, to nie jest głupi pomysł. No właśnie dlatego trzeba zrobić. Zrobimy napiszemy bibliotekę książki. Własną. Panie! Co? To jest świetny pomysł. No wiem! Pan, słuchaj mnie pan, napiszemy no. książkę. Ała. Czemu się pan bije? Napiszemy pan książkę, bije. Słuchaj pan mnie. No, napiszemy książkę, no ale słuchaj pan no. No słucham przecież. No, napiszemy książkę, mhm. ale pan nie słucha mnie nadal. Słucham, ja napiszemy ja książkę. Robię... No. Jeszcze raz, napiszemy książkę i jak ją napiszemy, to wydamy dużo kopii, sprzedamy. I rybom będziemy sprzedawać. Ja zarobię i panu nic nie dam. I tak się skończy, dobrze? Panie, myślę, że to jest dobry pomysł, ale też się, może, też się zgadza. Może zrobimy tak, jak? Że ja zostaję pana menedżerem, tak? Tak. I wtedy ja biorę 99,9% zysków. Nie, i nie, wszyscy nie są zgadzam, zadowoleni. Tak. Wykro ale mi. Proszę pana, w ogóle noc się robi, trzeba iść spać. Nic nie trzeba, iść pan w ogóle trzeba. Głupi jest. Panie, w no ogóle... bo... Ja książkę już zacznę, już myślę nad książką. Już pan mi dał pomysł. Zbiorę wszystkie moje historie, ale to dobrze. Nie wszystkie, które panu powiedziałem. Dobrze. Tyle historii przed panem czeka. Czy pana tyle niespodzianek tu czeka? Pan nie no wobec... ja mam nadzieję, proszę bądź, pana. Nic nie mówiłem. Ale co? Nic. Co pan chciał powiedzieć? No mówiłem, ten... że jak pan nie panie, będzie panie, współpracować, odejdź, to dorwą pana. Nie mówiłem tak? Ale co? Jeszcze raz proszę. Musi pan współpracować ze mną. Pan ze mną też. Ja z panem nie muszę, pan jest kłamca i oszust i... No pan jest golas. Zbereźniak jakiś. Pan jest golas. Pan jest golas. Ty pana... panie, nie powtarzaj się za mną. Dobra, proszę pana, czy śpimy się? Bo ja już zmęczony jestem tym dachem no. robieniem. Pan w ogóle po co robi takie jakieś dziwne no rzeczy? No bo pomogę. Dobra, to co, dobranoc chyba, nie? Zrobiłem dach, dobrze. I na drugi dzień ja zrobimy, piwnicę. Co zrobimy? No panie, nie taka wiem. Taka piwnica, że szczury się tam za ten... Panie, za stań pan tak. Zobaczysz pan objawienie Boga, no zobacz pan, stań pan. No panie, zobacz pan objawienie Boga. Czemu mnie pan... No czemu pan przeskakuje? Tą brudną ręką dotyka. Proszę mnie nie dotykać. Brudną? Jakaś of... Aż was, włosy... Aż krzaki wyrosły na tej ręce. Panie, w ogóle to trzeba właśnie to do krzaków. A gdzie nasze krzaki? Jakie gdzie krzaki? Nasze krzaki? To są krzaki nasze. To trzeba dookoła... Nie da się! Co nie, pan robi? Co to ma być? Pana to przy wodzie musi być. Wiem, panie. Dobra, panie, chodź pan. Idziemy. Idziemy spać. Dobranoc. Dobranoc. Żegnaj pan.